Jedna z moich wykładowczyń twierdziła, że kłamstwo da się wykryć tylko za pomocą odpowiednio zadawanych pytań. Żadne tam wariografie i badania szerokości źrenicy oka. Czy to możliwe, aby w ten sposób badać dezinformację? Nazywam się Andrzej Świech, prowadzę stronę ultrasamouk.pl, a to są ultrasamoukowe zasoby sieciowe poświęcone właśnie zagadnieniom dezinformacji, manipulacji i postprawdy. Zapraszam do oglądania. I będzie też o feminatywach. I będzie bonus. Na koniec. Feminatyw to żeńska forma gramatyczna zawodu i lub funkcji, zwykle zauważana w przypadku tradycyjnie męskiego zawodu, na przykład architektka, nie pani architekt. Użyję zatem feminatywów, choć w tamtych czasach to była pani doktor. Profesorka Jolanta Antas, najlepsza specjalistka od kłamstwa podczas moich studiów, teraz również, na zajęciach z komunikacji niewerbalnej powiedziała, że kłamstwo da się ze 100% skutecznością wychwycić tylko za pomocą odpowiednich pytań, wykrywając sprzeczności, nielogiczności i niejasności. Czy da się to zastosować do fake newsów? Pomyślałem sobie, biorąc pod uwagę fakt, ile zdarzyło mi się przygotować ultrasamoukowych przeglądów prasowych oraz liczbę przejrzanych, sprawdzonych, jak również odrzuconych, bo zawsze, gdy nie byłem pewny prawdziwości informacji, nie udostępniałem jej wiadomości. Się powinno, w końcu prace na ten temat powstają i to przez ludzi ode mnie w rozumieniu Wydziału Pisan. Jest z czym walczyć, bo portale nie tylko branżowe IT, które prowadzą swoje akcje jak hashtag włącz weryfikację NASK, namawiają jak Wojska Obrony Cyberprzestrzeni, czy krzyczą uwaga na nieprawdziwą informację, Putin nie wkracza do Polski, ale cyberzbóje próbują się wbić na wasze konta na Facebooku. Ostrzeżenie pojawia się nawet w czytanym przeze mnie regionalnym serwisie myślenicy.pl. I tu warto rozróżnić dezinformację, a więc celowe wprowadzenie w błąd, manipulacje, dobieranie faktów i komentowanie ich pod tezę oraz postprawdę, a zatem emocjonalne przekazy, które mają wyglądać na fakty. Jak skutecznie bronić się przed dezinformacją w sieci? Profesjonalnie to jest ogromna wiedza związana z zagadnieniami OSINT, czyli tak zwanego białego wywiadu, a więc umiejętnościami weryfikacji informacji za pomocą różnych narzędzi, a te informacje są dostępne powszechnie. Dawno temu zdarzyło mi się uczyć IT-la i tam z okazji wersji trzeciej w zarządzaniu zmianą było 7 pytań zwanych 7 R's. Poszedłem o krok dalej i tak powstało 7 S ultrasamouka, a było to jeszcze zanim dowiedziałem się o zasadzie 5 razy Z. I tak, czytaj solidne tytuły. Mam określoną liczbę źródeł, którym ufam, choć i tak, gdy podają informacje, sprawdzam jej źródło. W przypadku mediów społecznościowych pierwszym moim krokiem jest sprawdzenie, czy profil ma status zaufany. Na przykład ma znaczek tick przy profilu na Twitterze. Sprawdź obiektywizm. Poważną firmę łatwo jest poznać po tym, że jest obiektywna w podawaniu informacji. Wszelkie zestawienia, jak to odnośnie krzywdy polskich matek w stosunku do przyjeżdżających Ukrainek, jednostronnie przedstawiający sytuację, komentarz oparty jedynie na udowadniających tezę wybranych fragmentach, czy uparte pozostawanie w swojej bańce informacyjnej, to najczęstsze oznaki braku obiektywizmu. Zobacz stylowe wpadki, emocje, błędy, wulgaryzmy, wewnętrzne sprzeczności. I tu zatrzymajmy się na chwilę. Podejdźcie do lustra i spróbujcie odpowiedzieć sobie na pytanie, ile mam w sobie zanieczyszczeń? A następnie, ile ich będzie w wieku 50 lat. Ci z was, którzy właśnie w tym momencie wyszukali frazę całkowita masa zanieczyszczeń nagromadzonych w naczyniach w wieku 50 lat, i to w cudzysłowie, prawdopodobnie trafili na tę stronę, która oferuje informacje na przykład takie. Na pytania te odpowiedział kierownik Wydziału Chirurgii Naczyniowej Poznańskiej Szkoły Medycznej, oni, Antkowiak, profesor, praktykujący neurochirurg, uhonorowany lekarz, polski, by Adam Bajter. Konia z rzędem temu, kto zrozumiał i nic dziwnego, że poważni ludzie stwierdzili, że to bzdury. Również o tych 7 kg. Szukaj źródeł. Ciekawe, że wiele serwisów ma problem z ich podaniem, a nie jest trudno dotrzeć do dokumentów, osób i potwierdzić. W przypadku tego tweeta na przykład o pomocy Kazachstanu dla Ukrainy wystarczyło zajrzeć do oryginalnego wpisu i poszukać nazwiska konkretnego użytkownika Twittera,
na stronie Komisji Helsińskiej w Stanach Zjednoczonych, do której on się zresztą odwołuje. Co oczywiście na razie tylko uprawdopodabnia naszą informację. Stosuj różne metody sprawdzania. Wyszukiwarki, wyszukiwanie obrazem, czy wyszukiwanie w cudzysłowach. Dodatkowo polecam skorzystać z takich narzędzi jak YouTube Data Viewer. Wystarczy wkleić link, by wyszukać film z tego serwisu, a stosując zwrotne sprawdzenie obrazków, warto pamiętać, by jak tutaj w cytowanym przypadku usunąć słowo language. Google już tak ma, a dodatkowo oferuje również wyszukiwanie samo w sobie za pomocą obrazków, czy to umieszczonych w sieci, czy ściągniętych przez Was na dysk. Link do ponad 1100 narzędzi znajduje się u mnie na blogu. I nie zdziwcie się, że wśród nich będą na przykład strona Max Models czy eDarling. I tu uwaga, taki OSINT może wciągnąć aż do etapu gniewu żony, partnerki, kochanki i feministycznie męża, partnera, kochanka. W zamian oferuje przyjemny, a prosty wstęp do samej tematyki OSINT. Rzec można w pigułce. I te narzędzia również warto stosować z rozwagą, a najlepiej pójść na odpowiednie szkolenie, bo już zupełnie poważnie, zabawa w biały wywiad może się skończyć sprawą w sądzie. Spytaj autorytetów. Za takie uznaje źródła agencji prasowych, na przykład Polskiej Agencji Prasowej, Associated Press, Reuters czy AFP. Cała wartość informacji przez nie podawanych opiera się na renomie, więc zawsze sprawdzają każdą wiadomość z każdej strony. Znajdź te same wiadomości. Warto sprawdzać, czy inne serwisy również informują o tym samym, a szczególnie znów agencje prasowe, znów autorytety bez feminatywów i autorytetek. Tu jedna uwaga. Fakt powtórzenia wiadomości ileś razy, szczególnie na portalach społecznościowych, gdzie lajki można kupić, nie znaczy, że informacja jest prawdziwa. Znów warto dotrzeć do źródeł, na przykład osób, na które powołują się lub o których informuje dane medium. Przykład? Bardzo proszę. A Russian businessman has put $1 million bounty on Vladimir Putin's head, calling for military officers to arrest him as a war criminal. Co nawet podała strona RMF24.pl. Rosyjski biznesmen wyznaczył nagrodę $1 million za głowę Putina. A nawet $1 million za głowę Putina, poszukiwany żywy lub martwy. Wystarczyło jednak zajrzeć na profil LinkedIn Aleksandra Koniakina, by przeczytać. Niektóre doniesienia sugerują, że obiecałem zapłacić za zabójstwo Putina. To nie jest poprawne. Chociaż taki wynik byłby oklaskiwany przez miliony ludzi na całym świecie, uważam, że Putin musi zostać postawiony przed sądem. Choć komentarze, przyznać trzeba, pod wpisem mocno różne. Pamiętajcie przy tym, że same komentarze czy lajki, będę to cały czas powtarzać, czy inne udostępnienia posta można kupić. Na koniec jeszcze krótki tip. Wystarczyło przeczytać do końca artykuł na głos24.pl, by zrozumieć kontekst. I myślę, że warto to dopowiedzieć. Czytajcie całość wiadomości, nie tylko chwytliwy tytuł. Wcześniej zaś warto również uświadomić sobie, że ty także możesz paść ofiarą manipulacji, dezinformacji, posprawdy, niepotrzebne skreślić, jak ja przed chwilą spróbowałem cię zmanipulować. Na szczęście odszczekuję, co i Wam polecam, jeżeli zdarzy się Wam paść ofiarą takich działań. To żaden wstyd. Przyznać się do błędu. Jak zgłaszać dezinformację w sieci? Ty też możesz pomóc. Posłużyłem się tym tytułem, gdyż to już nie jest sprawa mitycznych ich, o mitologii za chwilę, a każdego z nas. Każdy ma jakieś zdolności, na czymś się zna i w tych obszarach warto reagować, zgłaszać, podawać, pokazywać. Gdzie? Na przykład na konkret24.tvn24.pl, klikając ikonkę plus, zgłoś do sprawdzenia. Na przykład na demagog.org.pl, ikonka zgłoś do weryfikacji na środku ekranu. Na fakehunter.pub.pl, używając hamburgera po prawej stronie i wybierając zgłoś informację. Przy okazji można tu również zostać fakehunterem. Można skorzystać z założonej ostatnio strony Zgłoś Trolla. Tu wystarczy tylko zjechać na dół strony i można wybrać, czy chodzi o wpis na Facebooku, Twitterze, czy inną stronę internetową. Następnie zgłoszenie zostanie zbadane wewnętrznie i w przypadku prawdziwości, a więc złapanego fake newsa, przesłane do nas oraz odpowiedniej platformy społecznościowej.
do samego NASK-a, właściwie CERT Polska, które przejęło zadania Computer Security Incident Response Team NASK, można również dezinformację zgłosić, choć osobiście proponuję najpierw samemu przejrzeć Wasze znalezisko. Pomoże w tym na pewno materiał na kanale YouTube Kacpra Szurka, jak zweryfikować fake news, krótki poradnik. Filmy pana Kacpra oglądam z zainteresowaniem już od jakiegoś czasu, bo są świetne i nie inaczej jest tym razem. Dowiecie się wiele o narzędziach do wyszukiwania obrazem i podobnych, jak również zobaczycie kilka rozmontowanych fake newsów. Nie zawiódł również niebezpiecznik, przygotowując materiał, jak rozpoznać dezinformację. 8 rad. Oprócz Piotra Koniecznego wypowiada się w nim Marcin Maj, mający 17-letnie doświadczenie w tzw. fact-checkingu, a jego rady, na przykład przyjmij, że można tobą manipulować zawsze, miej wątpliwości, są wytłumaczone bez niepotrzebnego komplikowania i nawet dla osób bardzo nietechnicznych. Podobnie w przypadku specjalnego odcinka podcastu, technicznie rzecz biorąc, gdzie Maciej Kafecki wraz z pracownikiem NASK, niestety nie przedstawionym, ale cierpliwości, tłumaczą, iż wystarczy pamiętać o trzech zasadach i kilku oddechach. Nie byłbym sobą, gdybym nie sprawdził i okazuje się, że materiał ten został wycięty z tego odcinka, do którego link znajdziecie również u mnie na blogu, a pytany pracownik NASK nazywa się Robert Król. Ostatnie źródło, które rozwieje zupełnie Wasze wątpliwości, to artykuł z Panoptykonu. Stop dezinformacji. Przewodnik dla dziennikarzy i redakcji. Nie jest on krótki, ale również bardzo, bardzo konkretny i przy tym kompleksowy. Przypominając o feminatywach, autorkami feminatyw opracowania są trzy kobiety. Dorota Głowacka, Anna Obem, Małgorzata Szumańska we współpracy z Beatą Biel. Kompleksowe opracowanie dotyczące dezinformacji w sieci, jak sprawdzać źródła, w tym graficzne i wiele innych aspektów. Co ciekawe, pochodzi ono z roku 2019, tym niemniej metody, podobnie jak natura ludzka i psychologiczne, w rozumieniu oparte na psychologii, mechanizmy pozostają bez zmian. Warto również zajrzeć do artykułu Jak rozpoznać fake newsy i manipulacje. 9 praktycznych porad przydatnych nie tylko w czasie wojny ze Spider's Web, gdzie znajduje się podsumowanie popularnych i dostępnych bez specjalistycznej wiedzy metod, w tym testu Putina, influencerki, znów feminatyw, Segritty, który polega na tym, by spróbować zasetować hasło do portalu serwisu danego konta i sprawdzenie, czy przy mailu służącym do resetu nie ma czasem końcówki .ru. Proste, a skuteczne, bo okazuje się, że rosyjskie trolle podszywają się pod polskie miasta na Instagramie i szczują na Ukrainę. Bardzo spodobało mi się określenie eksperta z NASK. Wziąć 3 oddechy. W czasach, jakie nadeszły, gdy dezinformacji wrzeszczącej o uwagę jest o wiele więcej niż tej zasługującej na nią, bo sprawdzonej, warto o tym pamiętać. W tej sytuacji wydaje się, że najpewniejszym źródłem informacji stają się gazety papierowe, bo słowo drukowane musi zostać sprawdzone i to nie tylko ortograficznie i interpunkcyjnie. I to również Wam polecam. Wziąć oddech, by dojść do tej drugiej strony medalu, maskulatywu. Dlatego warto przed kliknięciem włączyć na chwilę weryfikację, do czego zachęcam. To już wszystko na dziś. Bardzo dziękuję za wspólnie spędzony czas, tradycyjnie mając nadzieję, że nie uznacie go za czas zmarnowany. Zapraszam już wkrótce na kolejne materiały, a dziś żegnam się z Wami. Wszystkiego dobrego. Do zobaczenia. Trzymajcie się. Na koniec jeszcze jedna rzecz, którą znalazłem znowu ze strony Demagog. Gra. Aplikacja Fajnie, że wiesz. Fajnie, że wiesz, to jest aplikacja, która pozwala sprawdzić się. Taki krótki quiz na temat tego, jak się czujemy w fake newsach. I tu, jak widzicie, znowu, po pierwsze sprawdzaj źródła. Czy to są prawdziwe źródła? Nie poddawaj się logotypowi. Bardzo często też logotypy są fałszowane. Przyjrzyj się grafice. Czy ona jest do końca prawdziwa? Po trzecie, czytać. Nie klikać, szczególnie właśnie wtedy, kiedy ktoś bardzo namawia do tego, kliknij w ten link. Wybieram sobie kategorię nauka i zaczynamy.
Czy to jest zamarznięta Wenecja? Raczej nie sądzę, jakieś takie zakolorowe. Tym eksperymentem będą szczepić Polaków. No, globalna świadomość, to już wszystko tutaj tłumaczy. Co to za choroba? Wi-Fi, cichy zabójca, który zagraża życiu i powoli nas zabija. Właśnie, bardzo emocjonalne i bardzo takie pod tezę, więc myślę, że fake. Modlin, ujście Wisły do Narwi, przed awarią i po awarii czajki. No właśnie, emotikonki. To już nie jest poważne. No przy okazji myślę sobie, że to troszeczkę inaczej wyglądało. Tutaj ta linia się nie zgadza nawet. Każdy, kto przyjmuje szczepionkę z abortowanej ludzkiej tkanki płodowej, dobra. To myślę, że pandemia to ściema. Wiele mówi o profilu. Nauka to lubię. O, tegoż pana bardzo lubię, doktora Rożka. Na pewno to jest prawda. Spiskowe teorie dziejów. No, zobaczcie śnieg, który nie topnieje pod wpływem temperatury, a robi się czarny i śmierdzi. Jest wiele takich substancji. No, płaskoziemcy, dziękuję. Greta Thunberg znalazła się w gronie 10 naukowców według magazynu Nature. Nie sądzę, żeby się znalazła. 10 naukowców. Fokus. Myślę, że to jest akurat prawda. Takie to zdjęcie myślę, że mogłoby być podstawką do tego, jak robić fotomontaże. Mazowieckie. Nauka w Polsce. I tu jest mazowieckie ministerstwo jakieś. Wydaje mi się, że to prawda. Crazy Nauka. Oni mają takie nazwy, takie tytuły, więc myślę, że to prawda. Nowe Ateny. Magazyn makrakingowy. Co to jest makraking? Myślę, że fake. O, nie. Polska moja ojczyzna. Medycyna komórkowa. To widzicie pod tezę, typowo pisane pod tezę. Grypa hiszpanka zabiła tylko zaszczepionych. Fake. 16 z 16. Dziękuję za uwagę.